Dzień dobry, panie Wojciechu. Michał Kwiatkowski z tej strony. Witam pana. Halo? No halo, słyszę. Proszę pana, mówił pan panu, pan Krzysztof, że wczoraj dzwoniłem do pana Krzysztofa odnośnie pana? No i co mówił? Nie no, dzwoniłem w takiej sprawie, że wczoraj dzwoniłem do pana Krzysztofa, aby pana zabrać ze szkolnej do siebie. Bo pan Krzysztof chciał pana wyrzucać i wczoraj dzwoniłem do pana Krzysztofa, a pan Krzysztof stwierdził, że chętnie... Pozbędzie się mnie. Dokładnie. I ja zaoferowałem się, że pana wezmę, przygarnę do siebie. Ja mam hodowlę gołębi, mam też streamuję w internecie, mam dobry sprzęt. I tutaj rozmawialiśmy z panem Krzysztofem na temat jakby, że tak brzydko można to nazwać, mówiąc kolokwialnie, wykupienia pana. To będziemy razem nagrywać. No i bo tam pan Krzysztof, nie, jakby pan mógł też mi nakreślić sytuację, bo nie wiem, pan Krzysztof powiedział, że ja będę musiał za pana jakby założyć, oczywiście pokrywał wszelkie koszta. Bardzo dziękuję. 2000 zł. Dodatkowo bodajże Opel Astra i za 3 lata mam zapłacić z góry za prąd dla pana Krzysztofa, etc., etc. A po co pan ma płacić? No tak pan Krzysztof stwierdził. Nie wiem, czy to jest ta kwota do przodu, czy po prostu za pana okres, który pan był u pana Krzysztofa. Jak ja w tym roku i w tamtym roku 3 miesiące płaciłem i non stop opłacam światło. Nie trzeba opłacać. No pan Kononowicz stwierdził, panie Wojciechu, że jakieś tam po prostu muszę uregulować. Nie trzeba nic takiego. Panem Krzysztofem. Tam jakieś 2000 zł, żeby kupić mu samochód Opel Astra. I właśnie pokryć za 3 lata jakąś kwotę, ale to... Nie. To pan Krzysztof powiedział, że to wyliczy. Przepraszam bardzo, ja nie mam czasu na rozmowę, bo teraz wrzucam 2 filmy. O, proszę, panie Wojciechu, a kiedy będę mógł do pana za parę minut zadzwonić? Musiałem się dogadać, bym pana przyjechał. Właśnie dostaliśmy paczkę dla dzieci i znów zaniesiemy po południu. Dobrze. I to jest nagrane filmy i dzieciaki są bardzo zadowolone. No to ja się bardzo cieszę z takich. U nas też w Wałbrzychu. W Wałbrzychu też możemy nosić paczki, bo ja tam też pomagam osobom potrzebującym. No, bo trzeba, ludzie nam pomagają w jakiś sposób. Nawet tutaj obok sąsiad myśliśmy i właśnie nieśliśmy i mój i tam z 3 dziećmi szedł i powiedział, bardzo wspaniale zachowujemy się, że po prostu co dostajemy, to nie wyrzucamy do śmieci, tylko przekazujemy dla wspaniałych dzieci. No panie Wojciechu, no pan Krzysztof wczoraj prosił pana jako pasożyta, że pan nic nie robi, no a pan pomaga dzieciom przecież. Ale to nie trzeba słuchać. Dobrze, ale, bo ja bym chciał po pana przyjechać, tylko nie wiem kiedy. Na kiedy może pan się spakować? A, bo jeszcze jest taka kwestia, że komputer ma zostać ponoć pana i kamera. Nie, jak to moja jest, prywatna. No, ale pan Krzysztof nie stoi. Naprawdę, niech pan, może się pan, pana Krzysztofa, a przecież ja nie ściemniam. Może pan się pana Krzysztofa... To jest moje prywatne. Ja to kupiłem i to jest moje. No to musi się pan, powiem panu tak. Panie Wojciechu, musi pan się dogadać z panem Kononowiczem, bo pan Kononowicz im powiedział, że kamera zostaje, a par... Tak, to następną kamerę rozbiję. Już jedną rozbiłem. No tak mi pan Kononowicz powiedział, że zostaje laptop i zostaje kamera. No takiego czegoś nie będzie. Jak ja będę się stąd wyprowadzał, to po prostu wszystko mam prawo zabrać. No, ze sobą. To są pana przedmioty, więc to musi się pan ustalić z panem tutaj Kononowiczem. Panie Wojciechu, kiedy pan jest w stanie się ogarnąć? Ja bym był po pana w piątek, bo tak się umawiałem z panem Kononowiczem, że przyjadę w piątek, ureguluję jakieś płatności i zabieram pana. No proszę przyjechać, bo w piątek na 11 ja tutaj, ja za bardzo nie mogę
Białegostoku się wyprowadzę, bo ja chodzę na terapię To alkoholową. to proszę pana, ja przyjadę. Przyjadę w piątek, wezmę z panami obydwoma porozmawiam. Tą terapię to najwyżej się, bo ja z Wałbrzycha jestem, to byś pan się do mnie, do Wałbrzycha aż przeprowadził. To by pan miał święty spokój od tego Konnowica, aż tak daleko by nie zajechał do pana w odwiedziny. To ja bym po prostu załatwił, byśmy to w Wałbrzychu po prostu by pan chodził na tę terapię. Tak, to można po prostu tam Ja tu mam, znaleźć ja mieszkam sobie. na Michałowskiego w Wałbrzychu, to pan pewnie nic jeszcze nie mówi, ale tam mam też tam tą przychodnię taką stoletną uzależnienia wszelkiego rodzaju A obok to siebie. właśnie z przychodni No, obok dokładnie. To ja takie coś, chodzi. no mam obok siebie niedaleko. To jest taka grupa i po prostu Ja się wiem. rozmawia i tam Ja wiem. mam taką fajną, wspaniałą terapeutkę i do niej raz w tygodniu przychodzę i rozmawiam i po prostu co ze mną się dzieje i wszystko po prostu opowiadam o sobie. No, a Ja jeszcze mam chciałbym bardzo panu powiedzieć, bo tak mówimy tylko o jakichś tak, takich smutnych rzeczach, jak terapia, coś tam. Ja dysponuję przybudówką do domu, więc pan miał jakby swoje wejście do mieszkania, pokoik jest, łazienka, Ale kiedyś kuchnia. mieszkałem taki Ale to nie, to przybudówkę. wygląda jak taka kawalerka w mieszkaniu normalnym w bloku. Jest wyjście na ogród, obok jest ogródek jordański, jeszcze mamy ten Kauflanda, supermarket. No jakieś szkoły, Lidla, BP, tam urząd pracy, jakby pan chciał, nie wiem, ale to pan będzie ze mną, bo też streamuję. No pewnie. I tam jakieś tam prace, też mam hodowlę gołębi i to byśmy tam sobie razem No działali. gołębie są wspaniałe. Ptaszki. No dokładnie, ja to bardzo lubię. Bardzo mądre zwierzaki, ludzie nie doceniają, a to naprawdę jest mądre stworzenie. Więc jakby pan chciał, ja przyjadę, pan pozna mnie, to pan zdecyduje wtedy. No ja wtedy Dobra. najwyżej pan sobie pójdzie na tą terapię, a my z panem Krzysztofem tam do banku podjedziemy, to panu Nowiczowi tam wpłacę to, co tam by chciał i... To zależy tylko od pana. No ja jestem zainteresowany, jasne, bo jak widziałem te filmiki, ja nie wiem, czy pan widział tam, pan Nowicz sam pana chyba nie było w domu, nagrywał jakieś lighty na Facebooka. Ja to oglądałem, że ma pan pod most pójść, no to od razu zainterweniowałem, a następnego dnia zadzwoniłem do pana Krzysztofa i chyba z 15 minut rozmawiałem na ten temat, no i... Dobra. Halo? Rozgrywam dwa filmy. Dobra, to ja jeszcze będę do pana dzwonił, dobra? To wtedy Dobra. jesteśmy na piątek umówieni i niech pan jeszcze z panem Kononowiczem tylko przedyskutuje temat tych komputerów i tej kasy za 3 lata. Nie wiem, czy to do tyłu, czy do przodu i będziemy w kontakcie, dobra? Dobra. No to pozdrawiam serdecznie, miłego dnia panie Wojciechu. Dziękuję. Do widzenia.